Teraz rozmowa Kajetana Tłokowskiego z artystą, który nazywa się Chris Sheridan. W studiu radiowej Jedynki witam Chrisa Sheridana. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to twoje prawdziwe imię i nazwisko, czy pseudonim? Czy tak wybrałeś, żeby troszkę brzmiało jak Ed Sheeran? Nie, to jest prawdziwe. Sheridan to jest nazwisko ojca. Nie jest to pseudonim. Odwiedziłeś Polskę, nasz kraj. Byłeś w kilkunastu miastach. Teraz jesteś w Warszawie, a za chwilę jedziesz do Bielska-Białej. I jak można przeczytać na twoim profilu facebookowym, to jest twoje miasto rodzinne. Urodziłem się w Bielsku-Białej. Tam też mieszka moja mama, która jest Polką. Teraz mieszkasz w Monachium. Od kilku lat mieszkam w Niemczech. Z tym, że bardzo chciałbym przenieść się do Polski na stałe. Tęsknię za Polską. Mam nadzieję, że mi się to uda wkrótce. Czy to będzie Bielsko-Biała? Wrócisz do mamy, do rodziny? Z mamą raczej nie zamieszkam na stałe. Raczej to będzie chyba Warszawa, stolica Polski. To tutaj można dotrzeć do słuchaczy najlepiej, prawda? Też mi się tak wydaje. Spośród tych różnych miejsc, w których w życiu mieszkałeś kilka miesięcy czy kilka lat, trzeba powiedzieć o Nowym Jorku, tam studiowałeś, i Madrycie w Hiszpanii. Zacząłem w ogóle od studiów prawa w Berlinie, które przerwałem po kilku miesiącach. Stwierdziłem, że to jednak nie jest dla mnie. Przeniosłem się do Monachium, gdzie podjąłem studia mediów i komunikacji społecznej z wymianą w Madrycie przez rok. Był to tak zwany Erasmus program i studia kontynuowałem w Nowym Jorku, gdzie też mieszka mój ojciec. Kiedy pojawiła się muzyka? Muzyka właściwie pojawiła się już od dziecka, od kiedy pamiętam. Występowałem w różnych akademiach, teatrzykach szkolnych, gdzie trzeba było coś zaśpiewać, wyrecytować. Również w Nowym Jorku, w kościółku gospelowym, zdarzyło się też zaśpiewać kilka razy. A tak profesjonalnie, można powiedzieć, od pierwszego roku studiów. No ale tak bez zespołu i bez tego wsparcia trudno nagrać płytę. Ty się na to zdecydowałeś. Miałem w życiu wiele szczęścia, czy też nieszczęścia najpierw. Płytę planowałem już od dawna, a tak naprawdę udało się to w ostatnich dwóch latach. Poznałem polskiego producenta, z którym podjąłem współpracę. Jest to Marcin Kindle. Poznałem go w nietypowych okolicznościach, ponieważ podjąłem pracę stewarda. Latałem w niemieckich liniach lotniczych, dalej latam. Pewnego pięknego dnia w jednym z naszych samolotów pojawił się producent z Polski, był to Marcin Kindle. Doszło do rozmowy w języku polskim. Przez przypadek dostałem od niego kontakt i tak doszło do współpracy. Zaczęło się od jednego utworu, a skończyło na całej płycie. Rozumiem, że wcześniej słuchałeś piosenek, które Marcin Kindle wykonywał lub też uczestniczył w ich produkcji. Tak spośród stu kilkunastu pasażerów samolotu, to chyba trudno wyłowić, że ten pan jest producentem, a kto inny zajmuje się czym innym. No właśnie nie. Czy ja mam tak, że jak się zapomnę, zaczynam mówić po polsku, mimo tego, że w niemieckich liniach lotniczych mówimy głównie po angielsku lub po niemiecku, i tak okazało się również, że mamy pasażera z Polski. Nie wiedziałem na początku, że jest to producent muzyczny. Okazało się to dopiero w trakcie rozmowy. Taka trochę historia jak z Kopciuszka. I to zdarzyło się współcześnie. Ten anturaż był bardzo współczesny, bo nowoczesny samolot, linie lotnicze i ty. I jak wyglądała praca nad płytą? Bo Marcin jest kompozytorem piosenki, którą znamy z pierwszego singla, czy także tych innych. Marcin jest kompozytorem całej płyty, również pozostałych piosenek. Ja jestem autorem tekstów. I śpiewasz? Śpiewam również do tego, tak. Żeby nagrać płytę, zaśpiewałeś w studiu, ale czy śpiewasz też na żywo na koncertach? Znaczy na żywo śpiewam też, na razie pod prysznicem prywatnie, koncerty są w planie. A myślisz, że linie lotnicze mogłyby ci jakieś zorganizować miejsce w samolocie, żeby w czasie tych długich lotów mieć z twojej pracy korzyść nie tylko tę standardową z pracy stewarda, ale także taki kanał rozrywkowy na żywo? Próbowałem już. Nawet wysłaliśmy zapytanie, ponieważ są to duże koncerny. Odpowiedź była niestety negatywna. Są za niemieckie linie lotnicze, dosyć konserwatywne. Właściwie byłyby to chyba pierwsze linie na świecie, które by oferowały taki serwis pasażerom, taką rozrywkę. Uważam to za bardzo dobry pomysł, zwłaszcza podczas długich lotów. No niestety muzyka na pokładzie ogranicza się do muzyki boardingowej, czyli muzyki przy wsiadaniu i wysiadaniu. Oraz, wiadomo, podczas rejsu każdy tam indywidualnie na swoim monitorze może odsłuchać. Myślisz, że twoje piosenki nagrane z Marcinem Kindlą pasowałyby na długie loty? Myślę, że tak, ponieważ
Są to przyjemne, głównie delikatne ballady w języku angielskim. To jest taki język uniwersalny, który dociera do większego grona słuchaczy czy też pasażerów. Planujemy też dodać do płyty, czy ja chciałbym bardzo, może tak, kilka utworów w języku polskim. Na ten moment płyta ma utwory w języku angielskim. Kiedy ukaże się płyta? Myślę, że już końcem roku. A teraz możemy posłuchać pierwszej piosenki, którą ujawniłeś, to utwór Happy. I wydaje mi się bardzo ciekawy taki pastelowy teledysk, gdzie był nagrywany. Teledysk nagraliśmy w Norwegii. Stwierdziliśmy z naszą ekipą, że będzie to najlepsze miejsce do tej właśnie delikatnej balady o takim zabarwieniu. Stąd też takie krajobrazy i takie kolory. Bohater, czyli ty, to człowiek taki trochę retro, bo tam ze swoją dziewczyną robi jej zdjęcia aparatem i to chyba jest aparat analogowy. Dokładnie, jest to lustrzanka, antyk. Czy jestem człowiekiem retro? Nie wiem. Aparat był retro. A reszta w twoim życiu jest nowoczesna. I samoloty, i muzyka. Zaproś się naszych słuchaczy, słuchaczy programu pierwszego do wysłuchania piosenki Happy. To dobry tytuł. Pamiętam, że Farrellowi Williamsowi przyniósł duży sukces. Dziękuję. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia do wysłuchania mojego debiutanckiego singla Happy z pierwszej płyty.